To już przesądzone. Kandydatem Prawa i Sprawiedliwości w wyborach na prezydenta Tarnowa będzie Janusz Gładysz. Taką decyzję podjął zarząd tarnowskiego Prawa i Sprawiedliwości, a Warszawa ją zaakceptowała. Już wiemy o tym, że pan Janusz Gładysz jest kandydatem, tylko czekamy na pana posła Bernackiego, który, przypomnę, ma też liczne inne obowiązki, m.in. w Unii Europejskiej. Liczymy, że jednak wkrótce to się stanie. Chodzi o oficjalne ogłoszenie nazwiska Janusza Gładysza w roli kandydata. Powinno ono nastąpić jeszcze w maju i wydaje się, że tym samym proces wyborczy w PiS-ie został zakończony. Na dzień dzisiejszy jest jedna kandydatura. Jeżeli się nic nieprzewidzianego pewnie nie zdarzy, to pewnie ta kandydatura, ale poczekajmy z oficjalnym ogłoszeniem, wtedy będzie na 100% pewne. Do wakacji natomiast PiS daje sobie czas na przedstawienie kandydatów we wszystkich gminach powiatu tarnowskiego.